teraz wreszcie obejrzeliśmy długi skok, ale Jury w pierwszej serii tym razem dał ognia, w związku z czym Słoweńców wyleczył z myślenia o zwycięstwie czy o podium. 139,5 metra. No gdyby takie dwa skoki, to zupełnie inaczej by sytuacja skoczków z Bałkanów wyglądała. To jest, przypomnijmy, rekordzista, współrekordzista tego obiektu. Rekordzista, który pierwszy poszybował nas do 52 metra, obejrzymy w czwartej grupie, to Jan Ahonen. Jurij Tepesz parę lat temu wyrównał to osiągnięcie. No i pokazuje, że to jest skoczek, który potrafi pięknie latać przy sprzyjających warunkach. Takie się trafiły tym razem. No i w drugiej